Witam z Chicago, Robert Szabla w programie Rozmowy przez Ocean. Dzisiaj łączymy się z Cezareą w Izraelu, bo tam jest nasz dzisiejszy gość, pan Andrzej Gąsiorowski, działacz na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, założyciel fundacji Helping Hands Coalition, lekarz, przedsiębiorca, no i były wiceprezes słynnej spółki ArtBee, człowiek, który od ponad 30 lat mieszka w Izraelu. Witam w naszym programie, panie Andrzeju. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Większość Polaków została ewakuowana z Izraela po ataku Hamasu, a pan wciąż tam jest. Nie boi się pan? Ja miałem w zasadzie przygodę tego typu, że ja byłem w Polsce w tym dniu, w którym się rozpoczął atak i ostatnim samolotem zdążyłem dotrzeć do Izraela. No bo moje miejsce jako głowy rodziny, jako męża, jako ojca i jako też i obywatela Izraela jest być tu i teraz. Podobno pana syn został powołany do armii, tak słyszałem, w tym pierwszym dniu, zaraz po atakach, tak? Tak, został wcielony, jest na froncie północnym i służy w jednostkach, po polsku nie wiem, jak to powiedzieć, search and rescue, czyli które zajmują się ratowaniem tych, którzy wpadli w problemy, czy zostali porwani, czy też zostali ranni. Ale jesteście w kontakcie, wszystko w porządku, mam nadzieję. Tak, dlatego że na froncie północnym jest cisza. Był spodziewany synchroniczny atak Libanu, Iranu i Jemenu. Z wielu względów do tego nie doszło, ale 300 tysięcy poborowych jest w pogotowiu na północnej granicy. Panie Andrzeju, jak się zmieniło życie w Izraelu po 7 października, czyli po dniu, kiedy Hamas zaatakował? Tak generalnie mógłbym powiedzieć, że dotychczas wszystkie te jakieś incydenty to były bardziej w środkach masowego przekazu. No, rakiety przeleciały, Izrael strącił. A to każdy z obywateli tego kraju potraktował, jakby oglądał Holokaust na żywo. Dlatego, że w ciągu 2 tygodni Izraelczycy, Żydzi przeżyli pogrom, przeżyli falę globalnego antysemityzmu, wszędzie protesty i tak dalej, przeżyli rzeź, palenie, mordowanie, gwałty. I to nie tylko, że ktoś tam to widział, tylko to było nagrane, upublicznione na światową skalę, więc to dotyka każdego, każdego ojca, każdą matkę, każdego męża, każdą żonę. I w tym momencie te obrazy, które były gdzieś tam w historii, nigdy więcej, tu i teraz, że to się może wydarzyć. W związku z tym ta transformacja wszystkich, ale to wszystkich, już pozostanie na zawsze. A jak pan się dowiedział o tym ataku? Mówił pan przed chwilą, że pan był wtedy w Polsce i co? Otworzył pan telewizor i widział pan to, co się dzieje i wtedy nagle, spontanicznie przyszła ta myśl, żeby wracać natychmiast? Jak pamięta pan ten moment? Ja byłem na konferencji we Wrocławiu poświęconej handlowi ludźmi i rano o godzinie 8 miałem mieć samolot z Katowic, więc samochodem dostałem się do Katowic. Po drodze dostałem informację z lotu, nie przepraszam, z Wizera. Wizerem leciałem, że będzie opóźnienie i będzie wylot 2 godziny 20 minut później. Trochę mnie to zdziwiło, no bo jeżeli samolot ma opóźnienia, to się mówi około 2 godzin, około 3 godzin, ale że będzie 2 godziny 20 minut spóźniony, to jeszcze czegoś takiego nie widziałem. No ale dojechałem na lotnisko i od razu już we wszystkich kanałach newsowych widzę, że był atak i zaczynam czytać. Są, że na początku ja, podobnie jak wszyscy, nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali tego ataku. Myśleliśmy, że to jakiś incydent, że okej, coś się tam stało, ale za moment. I to narastała ta wiedza. Później informacje, że jest bombardowane lotnisko, ale cały czas samolot był 2.20. Co się okazało, to był ostatni lot, który mogłem się dostać, wszystkie inne odwołali, a dlatego doleciał, bo jak później poza protokołem kapitan przeprosił wszystkich nas, że za opóźnienie, bo czekali na samolot z Dortmundu.
i dali zwiększony samolot, dwa razy większy niż pierwotnie był zamierzony. I widziałem tych ludzi z Dortmundu, to wszystko byli poborowi, ludzie ze służb, jacyś po prostu z jedną walizką jadący na front. I ja z tym samolotem się dostałem do Tel Awiwu i to był ostatni samolot w tym dniu. Te obrazki, które widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, przypominają nam 9-11, nam Amerykanom tutaj, bo chyba dla mieszkańców Izraela to był taki wstrząs jak dla Amerykanów, kiedy Al-Kaida zaatakowała Nowy Jork i Waszyngton. Tak, i jeszcze bardziej, dlatego że 9-11 to był atak terrorystyczny na dwa określone czy więcej celi, bo to był i Pentagon, i inne budynki. I to było straszne zniszczenie, ale później nie było ciągu dalszego, nie było możliwości, bo Ameryka jest potężnym krajem. To było jak gdyby uderzenie w twarz. Natomiast tutaj wszyscy sobie zdali sprawę, że to jest początek Holokaustu. Bo jeżeli ta granica na południu padła, a ja mieszkałem w Cezarei i mam granicę 17 kilometrów od West Banku, to się od razu rodzi pytanie, a co z tą granicą? Czy przypadkiem za moment stamtąd nie będzie jakaś niekontrolowana grupa ludzi, 3000, 5000 uzbrojona we wszystko, co tylko możliwe, żeby niszczyć, palić, zabijać? I każdy z nas zdał sobie sprawę, że to może być początek końca. Że to już nie jest tak, że to był incydent, po którym oni wrócili, ale że to jest początek czegoś strasznego. Panie Andrzeju, a czy myśli pan, że tu Izrael jest zupełnie bez winy? Powiedzmy sobie w ten sposób. No, bazując na już wiadomościach, które wiemy, każdy z nas zadał sobie pytanie, dlaczego? O co chodzi? Obserwując materiały operacyjne, że na samym początku całe te 3000 wjechało w teren Izraela, gdzie helikoptery, gdzie drony, gdzie po prostu ten system szybkiego reagowania. Więc dzisiaj wiemy, że ten obraz to jest skutek wieloletniego procesu lekceważenia znaków, które były ostrzegawcze nadawane. Bo już teraz wiemy, że to nie jest teoria konspiracji, że komuś było na rękę, żeby tak było i tak dalej. Nie. To już od 2019 roku te przygotowania trwały. Ludzie o tym wiedzieli, ale nikt nie traktował tego poważnie. W związku z tym w momencie konfrontacji to było zderzenie z pociągiem. Czyli co, społeczeństwo, naród izraelski po prostu trochę przez te lata ostatnie puściły mu hamulce w sensie takim, żeby cały czas być alert, żeby uważać non-stop. Coś się jednak tu stało, pana zdaniem, tak? To znaczy może to nie jest kwestia narodu, dlatego że to jest kwestia służb specjalnych, bo w zasadzie oni są tą ostoją wiedzy na temat, gdzie jest możliwe zagrożenie. Przeciętny człowiek nie ma pojęcia. To, co się podaje do mediów, to jest już taki ostateczny komunikat, ale to jest tak jak z wojną sześciodniową. To było dokładnie w 50. rocznicę wojny, Jom Kippur. Tak samo były sygnały, potem zła interpretacja. Niestety zawsze wąska grupa ludzi, która na samym końcu podejmuje decyzję, od czasu do czasu może zrobić błąd i wtedy tak to wygląda. Czyli jest rozczarowanie działaniem służb? Działaniem rządu. 78% ludności, wszystko jedno w jakiej orientacji politycznej, obwinia za to rząd, ale na razie wszyscy są zdyscyplinowani i powiedzą, że do tego tematu wrócimy po wojnie, po wygranej wojnie, ale takie są nastroje, że to jest wina rządu. Kropka. Nie wiem, czy pan czytał, w zeszłym roku Amnesty International opublikowała taki duży, obszerny raport, w którym pisze, że władze Izraela muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie apartheidu wobec Palestyńczyków. Według tego raportu niezależnie od tego, czy Palestyńczycy mieszkają w strefie Gazy, czy też we wschodniej Jerozolimie, na zachodnim brzegu, czy w Izraelu, są traktowani od lat jako gorsza grupa rasowa. Ja czytam teraz ten raport, to są dosłowne słowa z niego.
I są systematycznie pozbawiani swoich praw. Izrael stosuje od lat, tu piszą Amnesty International, pisze, od lat stosuje drakońskie ograniczenia w przemieszczaniu się, dyskryminacyjne niedoinwestowanie palestyńskich społeczności, przymusowe przesiedlenia, administracyjne pozbawianie wolności, tortury i bezprawne zabójstwa. Czy rzeczywiście tak jest? Bo pan tam mieszka, pan to widzi na co dzień. Ja odpowiem na to pytanie z punktu widzenia Polaka, który tu mieszka. Bo ja się tutaj nie urodziłem. Nie mam żadnych przyczyn, żeby być, myśleć stereotypami, tak jak się myśli, jak się gdzieś urodzi, patrząc na to zupełnie na trzeźwo z zewnątrz. Zacznijmy od cyfr, bo to są, statystyka jest najważniejszą rzeczą. W Izraelu, który ma 9 milionów ludzi, mieszka 2 miliony Arabów. To są Palestyńczycy. Zacznijmy od tej grupy. Nie ma żadnych ograniczeń, o których tutaj Amnesty pisało, wręcz przeciwnie. Jest to najbardziej wykształcona grupa społeczna. Są też w wojsku, są w rządzie, mogą mieć wszystkie prawa, tak jak każdy inny. Co więcej, jest jak gdyby przesadna ostrożność, żeby jakichkolwiek praw, które mogą gdzieś tam być potraktowane jako rasowe, żeby im to zabrać. Mają paszporty izraelskie, mogą kupować mieszkania, gdzie chcą, nie mają żadnych ograniczeń, tak jak mieszkańcy palestyńscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Nie ma żadnych tutaj ograniczeń. Druga grupa, którą tutaj należy wspomnieć, to są mieszkańcy zachodniego brzegu. Zachodni brzeg jest podzielony na trzy strefy zgodnie z porozumieniem w Oslo. Strefa A, strefa B i strefa C. Strefa A była przekazana od razu w zarząd Arafatowi. Oni mają tam 100% władzy, 100% niesuwerenności, 100% zależności. Strefa C, która miała być na samym końcu przekazana w przypadku, gdyby proces pokojowy był skuteczny, jest pod administracją Izraela. Natomiast strefa B jest przejściowo pod administracją Izraela, gdzie mieszkają Palestyńczycy, ale to są obszary typu Dżenin, gdzie to są przesiedleńcy. I to jest paradoks, bo Palestyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie ludność palestyńska mieszkająca w Palestynie jest w obozach uchodźców. Wie pan, to tak jakby w Polsce zrobiono obozy uchodźców dla imigrantów z Lwowa czy z Tarnopola, skąd są moi rodzice, zakładając, że kiedyś tam wrócimy i nie możemy mieć ani praw, ani paszportu, ani pozwolenia na pracę, ani w ogóle niczego, bo my, Polacy mieszkający w obozach dla przesiedleńców, jesteśmy przesiedleńcami. I ten stan się utrzymuje przez nie wiadomo kogo od samego początku, od 1948 roku. I rzeczywiście ci ludzie są na marginesie cywilizacji. Ja byłem ostatnio w Unii Europejskiej rok temu, rozmawiałem z panią prezydent parlamentu w sprawie petycji ludności z anektowanych terenów na Golanie. To są ludzie, którzy są Arabami. Oni mają pełne prawa izraelskie, ale żeby się dostać do Europy, muszą mieć wizy, są traktowani jako obca rasa. I my, wspólnota naszej fundacji, bo to też jest organizacja pod tytułem Universal Peace Council, tam wchodzą Druzowie, Arabowie. Ja się mogę uczyć, jakie oni mają problemy i być ich rzecznikiem. I no, mówiliśmy, że 20 tysięcy ludzi, dlaczego im nie dać jakiegoś osobnego statusu, żeby mogli jeździć do Europy, żeby mogli się uczyć, bo w Izraelu mają wszystko, ale są odcięci od Europy, bo to są wychodźcy z okupowanych terenów. Więc tu jest jakiś problem. Teraz, czy są torturowani? No, po tym, co się stało w Gazie, czy w żydowskich osadach, to jest terror. To jest masakrowanie ludzi. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły incydentów, bo po prostu tam, gdzie są konflikty międzynarodowe, są różne rzeczy się dzieją. Ale nigdy, nigdy Żydzi nie dokonali czegoś takiego w stosunku do Arabów. Nigdy żaden Żyd nie zgwałcił Arabki, nie spalił arabskiego dziecka żywcem. Nigdy nie porwał starszych ludzi. Po prostu czegoś takiego nie było. I w związku z tym, cokolwiek było w przeszłości,
teraz będzie czas na to, żeby po prostu wspólnota międzynarodowa doprowadziła do jakiegoś stanu pojednania między tymi narodami, żeby w ogóle to zjawisko zniknęło. W Izraelu był właśnie prezydent Joe Biden. Amerykanie zadeklarowali pomoc oczywiście w zwalczaniu Hamasu. Czy jakie są echa tej wizyty tak krótko Joe Bidena w Izraelu? Czy usłyszeliście to wy, Izraelczycy, co chcieliście usłyszeć? Czy jesteście też może rozczarowani? Ja po raz pierwszy, tak będę mówił jakby w imieniu ogółu, usłyszałem prezydenta Bidena mówiącego od serca. Wcześniej były to polityczne deklaracje, były to różne epitety w stosunku do Bibi Netanyahu i tak dalej. On mówił od serca. Po raz pierwszy zobaczyłem, że to wszystko, co tam się działo, to jest autentyczna i szczera intencja. Tyle na temat prezydenta Bidena. No, to są milowe kroki, pakiet 100 miliardów na obronę Ukrainy, Izraela i Tajwanu. No to czegoś takiego jeszcze nie było. Wsparcie militarne, wsparcie po prostu w każdą możliwą stronę. Ja pamiętam, jak Tony, jak sekretarz stanu przyjechał i powiedział, że ja wiem, że Izrael jest w stanie sam się obronić, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, tak dyplomatycznie, że my jesteśmy za waszymi plecami. Nie chciał powiedzieć wręcz, że jesteśmy jako Izrael w potrzebie, ale powiedział, jesteśmy za waszymi plecami. I to się czuje i to jest potężne zbliżenie między Izraelem a Stanami w tym momencie. Panie Andrzeju, niektórzy widzą w tym, co się stało 7 października, rękę Władimira Putina. Pan też? Wie pan co, tu jest dużo teorii, które, no na przykład to był dzień jego urodzin, o którym nikt nie pamięta. 7 października to był dzień jego urodzin. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden prosty fakt, który wyłapałem, analizując te wszystkie materiały do tyłu. 6 października Departament Stanu w Stanach Zjednoczonych, Pentagonu, ogłosił, że rozważa możliwość przekazania Polsce izraelskich systemów Iron Dome, który zakupił, w zamian za to, że systemy Patriot pójdą na Ukrainę. To znaczy, mówiąc inaczej, że w tym momencie to był pewien przekroczenie pewnego progu, bo przekazanie Ukrainie, no wiadomo, strategia NATO, Stanów jest taka, żeby przekazać uzbrojenie Ukrainie, ale trzymać jakiś balans po prostu w tych siłowych rozwiązaniach. I ja miałem złe przeczucia. Mówię, że to jest w pewnym momencie zmiana systemu balansu układu sił. I mówiąc krótko, z punktu widzenia Moskwy, to co się tutaj stało, strategicznie na pewno nie jest niekorzystne, bo cała destabilizacja regionalna, która będzie trwała przez jakiś czas albo jeszcze bardzo długo, odciąży ich działania tam, gdzie oni prowadzą te działania. W związku z tym, nie wnikając w szczegóły, kto chciał, myśląc o geopolitycznym układzie, nie jest to niekorzystne dla Moskwy. Absolutnie nie jest. A czy w ogóle konflikt izraelsko-palestyński kiedykolwiek się zakończy? Tak. Dlatego, że cała ta geneza tego konfliktu to jest według mnie, tak jak mówię, obserwatora z Polski, myślącemu po polsku, mówiącego polskim językiem, obserwującego, co się tu dzieje, zbieg decyzji, które miały swój skutek. Ja bym nie nazwał tego błędem. Zacznijmy od Oslo Agreement. Wypuszczenie z Tunezji Arafata, z jego bojówkarzami, danie jemu kraju i powiedzenie, my z tobą robimy pokój, zapoczątkował tą całą sprawę. Bo to on nie reprezentuje Palestyńczyków, oni reprezentują swoją frakcję. W 2008 roku powstał Hamas. Hamas przyjął władzę w wyborach, ale Hamas to jest organizacja religijna, która ma tylko dwa cele. Zabić i zniszczyć wszystkich Żydów, to jest raz, i zaprowadzić globalny szariat, to jest dwa. I mamy do czynienia z organizacją religijną fanatyków, którzy są wybrani demokratycznie w tak zwanym
w tak zwanej enklawie palestyńskiej, która ma 2 miliony ludzi i wielkość miasta Krakowa, o 1 kilometr mniejszą niż Kraków. I w związku z tym teraz co, to są Palestyńczycy? Czy ci z West Banku Hamas ich reprezentuje? No nie, bo tam jest Abbas. Czy reprezentuje Palestyńczyków w Izraelu? Też nie, bo oni chcą mieszkać w Izraelu. Może nie mają sentymentów do Żydów, ale jako państwo mają się dobrze. W związku z tym mi się wydaje, że po raz pierwszy świat dał immunitet Izraelowi na totalną, ale to totalną konfrontację z Hamasem, tak jak kiedyś było z ISIS-em. I po eliminacji Hamasu międzynarodowa społeczność musi podać rękę Palestyńczykom, łącznie z Izraelem, odbudować ich kraj, zrobić z tego Dubaj, zrobić tak zwana Gaza Elit, dać im dobrą rzeczywistość, dać im dzieciom szkoły, ale wytępić ideologię Hamasu polegającą, że od 5 roku życia jest indoktrynacja dzieci, że muszą zabijać innych ludzi, bo są z innej rasy. Zmieńmy temat. Także w Izraelu miały się odbyć wybory do polskiego parlamentu, ale w związku z wojną zostały oczywiście odwołane. Myślę, że śledzi pan na bieżąco sytuację polityczną w Polsce. Miał pan w ogóle głosować w tych wyborach? Wie pan, to jest taka śmieszna sprawa. Ja bym na pewno zagłosował, gdybym mógł. Ale będąc w Izraelu, musiałem zmienić imię, bo wymówić Andrzej, jak się pisze, nikt tutaj tego nie może wypowiedzieć, więc zrobiłem skrót. Andrzej. Teraz przy próbie po 23 latach nie przebywania w Polsce musiałem odnowić paszport. Okazuje się, że jeżeli mam izraelski Andrzej, to muszę zmienić w Polsce swoje nazwisko z Gąsiorowski na Gaziorowski, z Andrzeja na Andrzej i już od 3 lat utknąłem w proceduralnych próbach załatwienia tego tematu. Także ja jestem Polakiem, który nie ma jeszcze praw do głosowania. Ale bym głosował, jakbym miał. To bardzo ciekawe. Znaczy prawa ma pan na pewno, tylko formalności są tam jakieś problemy. Ale gdyby pan mógł, to by pan zagłosował. Tak, tak, oczywiście. Jak pan ocenia wyniki tych wyborów w Polsce? No ja uważam, że naród wybrał. Po prostu było to imponujące, bez względu na wynik. Nie chcę tutaj wchodzić, po której stronie jest moja sympatia, ale taka mobilizacja, takiej mobilizacji to dawno nie było. I wreszcie chyba tak samo w Polsce, jak i w Izraelu, no bo te protesty o czym świadczą, że ludzie zrozumieli, że to jest ich obowiązek, że muszą głosować. Żeby nie było tak, że nie głosują, ktoś inny rządzi i są wszyscy niezadowoleni. W związku z tym frekwencja była fenomenalna, wyniki są takie, jakie są i to odzwierciedla stan nastrojów całego społeczeństwa. No i to była fantastyczna rozgrywka według mnie, obserwując to wszystko tak z bliska i z daleka. Jest pan ciągle kojarzony ze sprawą spółki ArtB i z tak zwanym oscylatorem. Podobno spółka ArtB jest ciągle w Polsce oficjalnie likwidowana już od 33 lat. To prawda? Tak, jest likwidowana i zawsze jak już mam taki wysoki poziom frustracji, zastanawiam się, jak to możliwe, że skoro w moim przypadku prokuratura odstąpiła od zarzutów i umorzyła postępowanie nie ze względu na przedawnienie, ale na brak cech przestępstwa, czyli jestem uniewinniony. Wszczęto likwidacja pod wrażeniem, że było popełnione przestępstwo, dalej trwa w nieskończoność 33 lata. To jest ewidentny rekord świata nadający się do księgi Guinnessa, mi się wydaje. A dlaczego to może trwać tak długo? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak długa likwidacja jest być może celowa, bo czytam tutaj, że likwidator rocznie zarabia na tej likwidacji, ciągle na likwidacji ArtB kilkaset tysięcy złotych, a prawnicy wyciągają miliony. I jeszcze jest kilka paradoksów, na przykład taki, że nasze wstępne zadłużenie, które określano tam na samym początku, było 100 milionów dolarów. Okej. Zresztą sami my o tym, na ten temat mówiliśmy. W wyniku likwidacji odzyskano miliard dolarów, czyli z firmy, która rzekomo miała zadłużenie, a zadłużenie w stosunku do wierzyciela, czyli do Banku Narodowego, wzrosło po 33 latach likwidacji. Czyli to jest jedyny przypadek likwidacji, że z czasem zadłużenie rośnie w nieskończoność. I nie wiadomo, jak to długo jeszcze będzie trwać, tak?
Mi się wydaje, że w tym nowym układzie politycznym będzie łatwiej znaleźć odpowiedź na to pytanie na drodze prostych, formalnych, procesowych aktów pod tytułem, że jest sprawa, jest pytanie i prosimy o odpowiedź. A jest pan w kontakcie z Bogusławem Baksikiem? Wie pan, my to jesteśmy jak Coco Chanel albo Coca-Cola, albo jak gdziekolwiek idę i mówię, że jestem Andrzej Gąsirowski, to każdy zadaje to ten od Baksika Gąsirowskiego, tak? Także ja chyba do śmierci po prostu jesteśmy nierozłączną parą. No i mówiąc już tak poważnie, dopóki sprawa likwidacji nie zostanie zamknięta, sprawa Arbi nie zostanie rozliczona, no to ciągle jesteśmy partnerami w tym temacie, bez względu na to, jaką mamy na to ochotę. Więc odpowiedź jest tak. Jakie ma pan największe marzenie? Największe marzenie to jest takie, że z każdym dniem mieć coraz więcej fajnych zajęć, coraz więcej spraw, z którymi mogę twórczo się zajmować i rozwijać, i realizować, samorealizować się, bo po 23 latach bycia w kwarantannie, wszyscy, którzy przeżyli COVID, wiedzą, co to znaczy. Teraz każdy dzień, każda godzina to jest darem od Boga i staram się maksymalnie to wykorzystać. W związku z tym moje marzenia największe się spełniają w tym momencie. A nie marzy pan, żeby wrócić do Polski na stałe? Już panu tam nic nie grozi, został pan uniewinniony. Wie pan co, taki nie, dlatego że to odium tego, co było, zawsze zostanie. To będzie. Ja nigdy nie będę miał takich szans, jak ktoś, kto jest znikąd, że się pojawił, ma nazwisko, imię, zaczyna od zera. I chciałbym, właśnie jedne z moich marzeń to jest żyć tam, gdzie nikt nie wie, co to jest afera albo sprawa Arbi. Co to były za tematy, nie czytał polskich mediów, po prostu być nikim, być tym, kim jestem w kontekście tego, co stworzyłem. A w Polsce to jest niemożliwe, bo zawsze ten oscylator to jest pierwsza rzecz, o którą wszyscy będą pytać. Jeszcze jedno mam pytanie, bo mnie naprawdę aż korci. Czy jest coś, czego pan żałuje w życiu, co pan zrobił? Tak, że w momencie, kiedy żyłem marzeniami jako lekarz medycyny, pracując jako ginekolog, później laryngolog w szpitalu w Wałbrzychu, straciłem wiarę, że coś się zmieni na świecie i że ja muszę stamtąd wyjść i czegoś nowego poszukać. Wtedy się pojawiła sprawa Arbi. Gdybym przeczekał ten moment, nie wiem, byłbym dzisiaj profesorem medycyny, może bym dostał Nagrodę Nobla, może nie miałbym tych jakichś dramatycznych przeżyć i adrenaliny, ale czy czasami normalne życie nie jest czymś pięknym? Bardzo panu dziękuję za to bardzo szczere, jak widzę, wyznanie na koniec naszej rozmowy. Doktor Andrzej Gąsiorowski, działacz na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, założyciel fundacji Helping Hands Coalition, lekarz, przedsiębiorca, no i były wiceprezes słynnej spółki Arbi, mieszkający od ponad 30 lat w Izraelu, łączył się z nami w tym programie z Cezarei w Izraelu. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie, panie Andrzeju, i proszę być tam bezpiecznym. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego, dobranoc. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.